Dobry wieczór Państwu. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam na główne wydanie informacji. Nie ustają napięcia na polsko-białoruskiej granicy. Ubiegłej doby doszło do ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia terytorium Polski. Niemal 25 tysięcy zakażeń. To kolejny rekord czwartej fali pandemii. W szpitalach znajduje się coraz więcej chorych. W większości są to osoby niezaszczepione. Michail Saakaszwili w stanie krytycznym. Znajdujący się w więzieniu były prezydent Gruzji od kilku tygodni prowadzi strajk głodowy. Ubiegłej doby Straż Graniczna odnotowała ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Do najpoważniejszej z nich doszło w miejscowości Dubicze Cerkiewne, gdzie kilkuset migrantów próbowało przedrzeć się przez tymczasowe ogrodzenie. Szczegóły w materiale Łukasza Żmudy. Wczoraj doszło do kilku prób siłowego przekroczenia granicy. W jednej z nich uczestniczyło około 500 osób. Migranci zachowywali się agresywnie, rzucali kamieniami i petardami. 200 osobom udało się przedrzeć na terytorium Polski na kilkadziesiąt metrów. Te osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy pomocy oczywiście żołnierzy Wojska Polskiego, przy pomocy funkcjonariuszy policji. W tej próbie aktywnie uczestniczyły służby białoruskie. Nie tylko, że oślepiały laserami nas. Podczas próby naprawy tej koncertiny również funkcjonariusze białoruskich służb rzucali kamieniami. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild zaznaczył, że broniąc naszej wschodniej granicy, bronimy także granicy Unii Europejskiej i NATO. Jeśli nie zdołamy zatrzymać w tej chwili tysięcy imigrantów, wkrótce do Europy przybędą setki tysięcy, a nawet miliony z Afryki, Bliskiego Wschodu i innych krajów. Jeśli nie będziemy zdecydowanie chronić i bronić naszych granic w Europie. W Niemczech mieszka ponad 80 milionów osób. Czy pozwolono by na przybycie kolejnych 50 milionów? Myślę, że mieszkańcy Niemiec nie byliby z tego zadowoleni, bo chcą utrzymać swój standard życia, chcą zachować swoją kulturę. W razie potrzeby są różne etapy eskalacji. Przede wszystkim cieszę się, że przywódcy innych państw NATO wyrazili swoje wsparcie. Wśród nich jest kanclerz Angela Merkel i jej przyszły następca Olaf Scholz. Kolejnym krokiem byłoby zdecydowane oświadczenie sąsiadów Białorusi, Polski, Litwy, Łotwy. Kolejnym krokiem może być uruchomienie artykułu 4 NATO, który oficjalnie uznaje naruszenie terytoriów państw sojuszu. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy była głównym tematem dzisiejszej rozmowy szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z jego niemieckim odpowiednikiem. Polska nie pozwoli na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego, szlaku z Europy Wschodniej. Podejmujemy wszelkie działania w sposób przemyślany, stanowczy, we współpracy z naszymi partnerami i sojusznikami i krok po kroku doprowadzimy do eskalacji, do deeskalacji sytuacji na granicy wschodniej. To, co Polska robi dla ochrony granicy wschodniej, to służy wszystkim w Unii Europejskiej. Służy to również Niemcom przede wszystkim i dlatego mówię dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję również polskiemu rządowi. Za to, że w obliczu takiego wyzwania obraliście taki jasny kurs, ale z wyczuciem. Z kolei na lotnisku w Mińsku znalazło się 430 migrantów. Część z nich już wyleciała do Iraku. Prezes białoruskiego domu Aleś Zarembiuk zaznacza, że Łukaszenka mógł takie decyzje podjąć wcześniej. Teraz Łukaszenka otrzymał wykup w postaci 700 tysięcy euro. Pomocy humanitarnej właśnie dla rozwiązania tego kryzysu, ale najważniejsze uzyskał legitymizację poprzez rozmowę z pani kanclerz Merkel i ta operacja hybrydowa zakończyła się skutecznie i pozytywnie dla Łukaszenki i Putina. Unia Europejska nałoży na Białoruś kolejny pakiet sankcji, które mają dotyczyć nie tylko osób związanych z reżimem. Restrykcjami objęte mogą być linie lotnicze Belavia i firmy z nią współpracujące. Ten konflikt ma wymiar międzynarodowy już od dłuższego czasu, tylko problem polega na tym, że długi czas by zajęło uświadomienie i przeniesienie tego rozwiązywania tego konfliktu, tego kryzysu właśnie na struktury międzynarodowe. Kolejne sankcje z całą pewnością przyspieszają czy zwiększają szanse na osiągnięcie przełomu. Wczoraj Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Umożliwia wprowadzenie zakazu wstępu na obszar przygraniczny w drodze rozporządzenia wydanego przez szefa MSWiA po konsultacji ze Strażą Graniczną. Na zamkniętym terenie będą mogli przebywać dziennikarze, jeśli otrzymają zgodę miejscowego komendanta placówki Straży Granicznej. Nowelą zajmie się teraz Senat.
Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Czwarta fala pandemii przyspiesza. Ubiegłej doby padł kolejny rekord zakażeń. COVID-19 wykryto u niemal 25 tysięcy pacjentów. Zmarło 370 osób. Coraz więcej chorych trafia do szpitali. Ministerstwo Zdrowia uważnie śledzi sytuację epidemiczną, jednak nie planuje obecnie wprowadzenia nowych obostrzeń. Paweł Błoch. Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że wprowadzenie nowych obostrzeń czy obowiązkowych szczepień będzie zależało od liczby zakażeń. Mamy dwa scenariusze. Jeden zakłada szczyt czwartej fali pandemii w ciągu 2 tygodni w granicach 25-30 tysięcy zakażeń dziennie. Drugi odsuwa apogeum w czasie na pierwszą połowę grudnia z pułapem 35-40 tysięcy przypadków. Jest mało prawdopodobne, abyśmy mieli święta Bożego Narodzenia zakłócone COVID-em i dodatkowymi restrykcjami. Jak podał resort zdrowia, obecnie zajętych jest ponad 15 tysięcy z 21 tysięcy dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Lekarze mówią wprost, aby zatrzymać pandemię, musi zaszczepić się przynajmniej 80% społeczeństwa. Powinny zostać wprowadzone także paszporty COVID-owe, które obowiązują w wielu krajach Europy Zachodniej. Z kolei Austria poszła o krok dalej. Władze tego kraju wprowadziły całkowity lockdown dla osób niezaszczepionych. Nie słyszę od kilku miesięcy innych głosów niż tylko taki jak ja, że wprowadzenie pewnej regulacji jest potrzebne. Czy austriackiej regulacji? Nie sądzę. To myślę, że nie jest to potrzebne. Wczoraj posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali projekt ustawy umożliwiający pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony. W przypadku osób niezaszczepionych pracodawca będzie mógł skierować je na stanowisko niewymagające kontaktu z klientami. Zgodnie z ustawą, gdy przedsiębiorca wykaże, że jego załoga jest w pełni zaszczepiona, miejsce pracy będzie pozbawione obostrzeń. Ustawa będzie procedowana na następnym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 1 i 2 grudnia. To jest dobry ruch, bo w tej chwili dramatycznie brakuje narzędzi do dalszej walki z pandemią, ponieważ nie wprowadziliśmy jakiegoś większego, nazwijmy to pseudo przynajmniej lockdownu, to jakiekolwiek metody, które ułatwią walkę z tą pandemią, są w tej chwili pilnie potrzebne. Ze świata spływają informacje o badaniach klinicznych nad kolejnymi lekami na COVID-19. Pierwszy z nich, molnupiravir, ma być dostępny w Polsce od połowy grudnia. Jednak lekarze podkreślają, że mogą one pomóc w pandemii, ale nie zastąpią szczepień. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Europa stanowi obecnie epicentrum pandemii koronawirusa. Na przestrzeni ostatniego tygodnia na starym kontynencie odnotowano największy przyrost nowych zakażeń i zgonów. W reakcji na rozwój czwartej fali pandemii rządy wielu europejskich państw wprowadzają kolejne restrykcje. Szczegóły w materiale Pauliny Bilińskiej. W dalszym ciągu dobowa liczba zgonów w Rosji przekracza 1200 przypadków. W wielu regionach obowiązuje nakaz przedstawiania paszportu covidowego przed wejściem do punktów usługowych i lokali gastronomicznych, a rząd w Moskwie wraz z przedstawicielami służby zdrowia apeluje o przyjęcie szczepionki. Z moich obserwacji wynika, że osoby zaszczepione w łagodniejszy sposób przechodzą chorobę. Przyjąłem szczepionkę i polecam to wszystkim. Gdybym nie został zaszczepiony, byłoby ze mną znacznie gorzej. Rosnące wskaźniki zakażeń dają się we znaki także w Grecji. W Atenach zorganizowano protest pracowników sektora publicznego, którzy domagają się wsparcia rządu w czasie kryzysu pandemicznego. Szpitale w wielu miejscach są na granicy wydolności. Pacjenci, zanim zostaną przyjęci do szpitali, zostają poddani selekcji w oparciu o ich wiek. Ich życie jest w niebezpieczeństwie. Tymczasem personel, który pozostał, pracuje ponad siły na kilku etatach. Niemiecki parlament przyjął nowe przepisy dotyczące pandemii koronawirusa w związku z rosnącymi w zastraszającym tempie statystykami zakażeń. Ostatniej doby przybyło ponad 65 tysięcy zakażonych, zmarły 264 osoby. W niektórych landach wstęp do muzeów, restauracji oraz na publiczne wydarzenia mają tylko osoby zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Jesteśmy w sytuacji awaryjnej, która dotyka zwłaszcza służby zdrowia, dlatego wszyscy razem musimy właśnie teraz zareagować w zdecydowany sposób. Niemcy w odpowiedzi na zatrważające dane covidowe, a także obostrzenia dla osób niezaszczepionych ustawiają się w długich kolejkach do punktów szczepień. W zeszłym roku zakaziłam się wirusem, dlatego teraz, jeśli mogę, chcę chronić nie tylko siebie, ale też ludzi wokół mnie. Tymczasem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rząd w Brukseli zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń pandemicznych. Po pierwsze, należy ograniczyć kontakty i wprowadzić pracę zdalną wszędzie tam, gdzie to możliwe. Należy również nosić maseczkę we wszystkich przestrzeniach zamkniętych. Ponadto goście barów i restauracji muszą przedstawić paszport covidowy przed wejściem do lokalu.
Rozumiem wasze rozczarowanie i frustrację. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że jesień będzie łatwiejsza i będziemy mogli mieć zimę wolną od koronawirusa. Wiem, że jesteście zmęczeni, zwłaszcza pracownicy służby zdrowia. Dlatego wprowadzam środki, które pomogą nam wrócić do normalności. Na dobrej drodze do opanowania pandemii są Stany Zjednoczone. Wysoki odsetek zaszczepionych, w tym także młodzieży, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dziś osiągnęliśmy kolejny pułap. 80% Amerykanów w wieku powyżej 12 roku życia zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19. Obserwujemy sytuację w innych krajach, jakie efekty przynosi tam kampania wzmacniająca trzecią dawką. W oparciu o te dane myślę, że jeśli podejdziemy do tego na poważnie, do wiosny będziemy niemal w pełni kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa. Wdrażanie programu szczepień i ograniczenia pandemiczne to nie wszystko. Międzynarodowe koncerny nieustannie pracują nad kolejnymi środkami w walce z koronawirusem. Jednym z efektów jest lek o nazwie Paxlovid, wyprodukowany przez firmę Pfizer, który już jest testowany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders przybył dziś do Warszawy, gdzie spotkał się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Politycy rozmawiali na temat reformy systemu sądownictwa w Polsce. Minister Ziobro w trakcie spotkania stwierdził, że praworządność powinna się opierać na równości wszystkich członków Unii. Nie ma praworządności bez równego traktowania państw w zakresie również systemu reformy sądownictwa. I Polska nie zgodzi się nigdy na takie stanowisko, Polska reprezentowana przez ten rząd i Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowanego przez tego ministra sprawiedliwości, to kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, by jednym wolno było wprowadzać pewne zmiany w obszarze sądownictwa, w tym wprowadzać mechanizmy demokratyczne w zakresie wyboru sędziów, a inne państwa były takiej możliwości pozbawione, bo tak ktoś chce. Sądem ostatniego słowa jest Polski Trybunał Konstytucyjny w zderzeniu z sądami europejskimi i w zderzeniu w szczególności z sądem, jakim jest TSUE. I tutaj faktycznie była między nami i pozostała rozbieżność, jeśli chodzi o ocenę sytuacji, która ma miejsce wobec rozbieżności orzeczeń. Sejm przyjął ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Świadczenie w wysokości 12 tysięcy złotych będzie przysługiwać na drugie i kolejne dziecko. Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostanie nim objętych 615 tysięcy rodzin. Środki będą wypłacane od 1 stycznia przyszłego roku. To nowe świadczenie, które będzie co do zasady kolejnym 500 zł dla rodzin, które mają drugie, kolejne dziecko. Wczoraj ten dobry dzień, właściwie można powiedzieć, został już sfinalizowany przez Sejm. Sejm odrzucił poprawki Senatu i czekamy teraz na finał, czyli podpisanie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym przez pana prezydenta. Od 1 stycznia świadczenie będzie obowiązywało, tak jak powiedziałam, dla tych rodziców, którzy mają drugie, kolejne dziecko w okresie od ukończonego 12 miesiąca życia do 36 miesiąca życia, a więc będzie to kolejne wsparcie. 12 tysięcy złotych rodzice mają do wykorzystania, będą mogli świadczenie pobierać przez rok po 1000 zł lub przez 2 lata po 500 zł. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili znajduje się w stanie krytycznym. Przebywający obecnie w szpitalu więziennym w Tbilisi polityk od kilku tygodni prowadzi strajk głodowy. Saakaszwili został przewieziony do więziennego szpitala 8 listopada. Były prezydent odmówił jednak podjęcia leczenia w obawie o swoje życie. Jak podkreślają lekarze, placówka więzienna, w której obecnie przebywa polityk, nie ma odpowiednich środków, by udzielić mu pomocy. Michail Saakaszwili powrócił do kraju 1 października, aby zmobilizować swoich zwolenników do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Tego samego dnia został aresztowany przez policję i osadzony w więzieniu w związku z ciążącymi na nim prawomocnymi wyrokami więzienia. Saakaszwili został skazany za nadużycia władzy w okresie pełnienia urzędu prezydenta. W reakcji na zatrzymanie polityk rozpoczął protest głodowy i uznał się za więźnia politycznego. Więcej informacji na naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę sport i pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.